co mi włożył Bóg do serca. Bóg nie zrobi tego dla ciebie. Pamiętaj, autorem twojej misji jest Pan, ale twoją rolą jest spokojne odkrywanie, nie szaleć, tylko spokojne odkrywanie tego, w jaki sposób ty masz wchodzić w te rzeczy. Nie bój się, że coś przegapisz. To jest niesamowite, że jeżeli ty już zdecydowałeś się, zgodziłeś się z Bogiem i wchodzisz w to, co tobie Bóg włożył w serce, zaczynasz działać, tak? To nie bój się, że to jest za wolno, za mało, że jeszcze za mało wiesz. Rozumiesz? Ponieważ właśnie wykonujesz dzieło Pańskie, właśnie wszedłeś. Bóg jest z tobą w tym. Bóg będzie cię wspomagał, Bóg będzie cię prowadził w tym. Na spokojnie odkrywaj te rzeczy. Nie myśl sobie, że wszystko już teraz musisz tutaj wiedzieć. Nie, nie musisz. Krok po kroku wchodź. To się będzie rozwijało. Będą ci przychodziły nowe ciężary modlitewne w tych sprawach. Rozumiesz? Nie dziw się, jak raptem twoje modlitwy będą zmieniane. Zaczniesz się modlić o inne rzeczy. Rozumiesz? Inne rzeczy. Będą inne książki wpadały w twoje ręce. Inni kaznodzieje pojawią się w twoim życiu. Rozumiesz? Pewne nowe sprawy się pojawią. Dlaczego? Żeby ci umożliwić krok po kroku wchodzenie. Nic na hama, spokojnie. Jesteś w dobrym miejscu, właśnie idziesz. Jesteś misjonarzem swojej wizji. Bóg wyposażył cię do tego, co włożył w twoje serce. Bóg cię wyposażył. Wyposażył. Na dwa sposoby. Po pierwsze, to jest wyposażenie duszy twojej, zanim jeszcze narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha. To są twoje talenty. Nie grzeb talentów z uwagi na dar. Nie grzeb talentów. Charyzmaniacy grzebią talenty. Rozumiesz? I mówią, tylko Pan będzie przeze mnie działał. Dary duchowe będą działały. I Pan będzie stwarzał mnie od nowa całkiem. To jest nieprawda. Pan pewne rzeczy stwarza od nowa w człowieku, a pewne uświęca. Pewne rzeczy przechodzą przez krzyż. Nasze talenty przechodzą przez krzyż. Kiedyś byłem na spotkaniu z pewnym człowiekiem, biznesmenem z Ukrainy, który narodził się na nowo z Bożego Ducha. Był tam biznesmenem i tam był taki, on był takim raczej wątpliwym biznesmenem. Bo to, co on robił, to raczej to nie był biznes, tylko to był taki elegancki bandyta w garniturze. O. I to był taki gość, on się nawrócił do Boga. I on miał swoje kasyna, swoje różne rzeczy. Jak on się narodził z Bożego Ducha, narodziła się z Bożego Ducha jego żona. To on powiedział do Boga tak, w ogóle wiecie, z kasyna zrobił jadłodajnię. Jadłodajnię, zrobił taki numer, że z kasyna, gdzie była scena, gdzie tam wcześniej stripteaserki tańczyły, w ogóle wszystko, wywalił wszystko, a po jak przecinek zaczął iść. Słuchajcie, i zrobił jadłodajnię. Zapraszał codziennie takich ubogich ludzi na zupy, sam tam właził na tę scenę, te reflektory włączał i Ewangelię do nich głosił. Puszczał. Tak robił, tak? I on mówi do Boga, on nam to składał takie świadectwo, mówi do Boga tak, Panie, ja teraz będę chodził po świecie, ja zostawiam ten biznes, ja teraz już nie będę tego robił, będę głosił teraz Ewangelię i tak dalej, tak dalej. Wiesz, i Bóg zaczął do niego mówić, słuchaj, ale ja nie chcę, żebyś ty chodził po świecie i głosił Ewangelię. Jak to, Panie, nie chcesz? To czy ja mam zająć? Czy mam się zająć? To biznesem. Ty biznesmenem jesteś, ty nie jesteś ewangelistą. Ty biznesem się zajmuj. On na początku nie mógł tego zrozumieć, tak? Jak to biznesem? Ja chcę, żebyś był biznesmenem. Przejdziesz przez krzyż ze wszystkim. Wszystkie twoje talenty biznesowe przejdą przez krzyż. I ja chcę, żebyś był moim biznesmenem. Ich jest dzisiaj kilku i to są naprawdę bogaci ludzie. I on opowiadał, wiesz, i są takie spotkania biznesowe, różne rauty, a my stajemy we czterech, podnosimy ręce, modlimy się innymi językami, patrzą na nas jak na zwierzęta. Mówi, tylko że to my dyktujemy warunki. My dyktujemy warunki. Ja dzisiaj nie inwestuję pieniędzy w coś, co nie przynosi chwały Królestwu Bożemu. Po prostu. Ja nie inwestuję w coś takiego pieniędzy. On jest, rozumiesz, co zrobił Bóg? Bóg przeprowadzi talenty jego przez krzyż. Żeby twoja wizja, żebyś też mnie dobrze zrozumiał, żeby twoja wizja zafunkcjonowała prawidłowo, to ty musisz zrozumieć, że ty zostałeś do czegoś powołany przed założeniem świata.
Ty nie zostałeś powołany dopiero do czegoś, kiedy Ty się narodziłeś na nowo Bożego Ducha. Bóg powołał Ciebie do realizacji pewnych rzeczy przed założeniem świata. On włożył talenty w Ciebie, jak tu przybyłeś na ziemię. Oczywiście byłeś tutaj martwy duchowo i Twoje talenty złożyły diabłu, niestety. Po prostu. Wszystkie Twoje talenty, wszystkie Twoje uwarunkowania, wszystkie dobre rzeczy, które były w duszy Twojej, były od Boga. Ale były martwe, służyły diabłu. I kiedy Ty rodzisz się na nowo, to nie oznacza, że raptem ktoś był, nie wiem, super szewcem, rozumiesz? I teraz raptem on się narodził na nowo i to się okazuje, że on umarł jako szewc. Nie. On dalej ma te talenty, on dalej ma te umiejętności. Ja czytam w mojej Biblii, że jak Bóg wypełnił chłopaków tam, jak z Mojżeszem chodzili o Cholib, i tam jeszcze jeden, którego imienia niestety nie potrafię wymówić w tej chwili. Bezalel. O. To oni zostali, jak oni zostali wypełnieni Duchem Świętym, to zobaczcie, co to znaczyło wypełnienie Duchem Świętym. Oni stali się bardzo dobrymi fachowcami w różnych dziedzinach, bardzo w takich praktycznych dziedzinach. W snycerstwie, w jakimś tam obrabianiu, szyciu, ty rozumiesz, tkaniu i tak dalej. W tych rzeczach. Czyli te talenty zostały już przeprowadzone, takie pierwotne przeprowadzenia przez krzyż Twoich talentów. Musisz zobaczyć, jakie masz utalentowania. I na Twoją wizję będą się składały dwie rzeczy. Twoje talenty przeprowadzone przez krzyż i dary duchowe działające od momentu Twojego nowego narodzenia i sztuk duchu. To są dwie rzeczy ze sobą bardzo spójne. Bardzo spójne. Rozumiesz? Problemem jest, jeżeli ktoś próbuje porzucić talenty. Inny kanał to jest taki, że ludzie w ogóle nie poruszają się w darach, tylko poruszają się w swoich talentach. Wtedy mamy różnego rodzaju rzeczy bardzo połowicznie zrobione. Rozumiesz? Na przykład ktoś jest utalentowanym muzykiem, jest grupa utalentowanych muzyków i oni zakładają grupę uwielbienia. I uwielbienie ich wygląda w ten sposób, że oni robią świetną muzykę. Ale ty wchodzisz na takie spotkania, tam grama nie ma namaszczenia, nic tam nie ma, nic. Wiesz co to robi? Śmierć jak trzeba, ale każda buta jest the best. A śmierć. Wow, co się stało? Kiedy pastor mówi tak, posłuchaj, żebyś był lewitą, czyli uwielbieniowcem, tak? To ty przede wszystkim musisz chodzić na maszczenie. Jak dodatkowo masz talent, chwała Bogu. Ale nie zaczynaj od swojego talentu, bo się poślizgniesz. Talent musi przejść przez krzyż i masz go wykorzystywać w tej muzyce. Jeżeli zdajesz, wiesz, jest na przykład to. Powiedzmy, Don Potter. Wspaniały człowiek. Przed swoim nawróceniem był super muzykiem. Bluesman, jazzman, w ogóle wiesz. Facet po prostu z gitarą niesamowite rzeczy wyprawia. I on dalej wyprawia niesamowite rzeczy z gitarą, tak? Ale jego talenty zostają przeprowadzone przez krzyż, tak? I w jego duchu zaczęły powstawać różnego rodzaju dary i zaczęły być uwalniane. I w tym momencie facet połączył ze sobą te rzeczy, jest bomba jutro. Jest bomba jutro. I wtedy tak. Dlatego nie porzucaj talentów swoich. Po prostu. Nie. Jak widzę wielu ludzi, oni wręcz poniżają talenty swoje. Poniżają je. Wiesz o co chodzi? O, to mówi z ciała. Jest. Ciała? Talenty? No Bóg ci. Tak to by było, zobacz, jak talenty by należały do starej natury, to by umarły wraz z Chrystusem. Rozumiesz mnie? I stałby się taki wyjałowiony, proszę Ciebie, jak ta Irena Kwiatkowska z 40-latka. Taka wyjałowa jestem. Przyjęłam się do służby zdrowia, to codziennie mnie wyjałowiam. Wyjałowa jestem. Nie, twoje talenty by umarły wraz z Chrystusem. Twój stary człowiek umarł wraz z Chrystusem. Rozumiesz? Który siedział w Twoim martwym duchu. A to nie, a Twoje talenty nie, one są. I to jest bardzo ważne, żebyś Twoją wizję, i pamiętaj, wizja, którą Bóg Ci daje, ona będzie zgodna z tym, do czego Bóg Cię powołał przed założeniem świata. Będziesz mógł wykorzystywać te rzeczy w swojej wizji. To będą rzeczy dla Ciebie proste i łatwe. Połącz te rzeczy. Jak będziesz wchodził w nową dziedzinę, totalnie dziedzinę nową,
to te talenty będą mniej potrzebne, bardziej będą potrzebne Twoje dary. Jak będziesz się przemieszczał w swojej wizji, w rzeczach, na przykład jest, nie wiem, człowiekiem, który świetnie potrafił na przykład rozmawiać z ludźmi i doprowadzać do bardzo intratnych jakby układów. Świetnie potrafiłeś połączyć, jakieś fuzje potrafiłeś robić, wiesz o co chodzi? Jeżeli będzie Bóg Cię wprowadzał, twoja wizja będzie jakby szła w tym kierunku, aby właśnie tak robić, łączyć ze sobą pewne sprawy, organizować pewne rzeczy, tutaj będą bardziej Twoje talenty się jakby wyrzucane duszą. Prawda? Więc to jest tak różnie. Raz idą dary duchowe, raz idą talenty. Rozumiesz? To trzeba bardzo to równoważyć, przyglądać się temu, nie bać się tego. Nie być fałszywie skromnym. Fałszywa skromność to nic innego jak pycha zwykła. To jest zwykła pycha. Jest takie świadectwo, ktoś opowiada, jedna siostra w kościele pięknie śpiewała, przepięknie, miała głos superowy, w ogóle pięknie śpiewała i po spotkaniu podszedł do niej brat taki i mówi: kochana, no pięknie śpiewasz, chwała Bogu. A ona mówi: to nie ja, to Jezus. A on mówi: nie no, Jezus by to lepiej zrobił. Rozumiem, to nie ja, to Jezus. Co za bzdura. Bóg Ci dał talenty, to nie Jezus śpiewał prawdy głos. To Ty. Przestań myśleć na religijny sposób. To nie tak. Ktoś mówi, bo ja nie chcę chwały odbierać. Ja mówię, jeżeli Ty w ogóle myślisz, że możesz chwałę odbierać, to masz problem ze zrozumieniem Nowego Narodzenia. To na fundamencie. Na fundamencie. Czasami ludzie po 20-30 lat z Bogiem, ja mówię, na fundamencie. Jaką chwałę Ty masz, ale do czego? W czym? Ja? Po co to biegam? Chwała. Dura. Bóg powoła, jakby każdy Twój niedostatek w realizacji wizji będzie przez Boga umocniony konkretnymi darami, Jego łaską nadprzyrodzoną i dalej. Jeżeli Ty będziesz w swojej wizji, wiedz o tym, że to będzie wpływało stymulująco na całe Twoje życie. Ale jeżeli będziesz poza swoją wizją, jeżeli nie będziesz realizował swojej wizji, to będzie Ciebie niszczyć. Rozumiesz? Będziesz sfrustrowany i załamany. Ludzie sfrustrowani, ludzie załamani to są ludzie, którzy nie realizują swoich wizji w życiu. Wiesz o tym, że jeżeli Ty nie realizujesz wizji w życiu, rozumiesz, to w tym momencie diabeł ma o wiele większy dostęp do Twojego życia, bo Bóg chroni to, co włożył w Ciebie, On sam chroni. Więc jeżeli Ty się poruszasz w tym, to Bóg chroni, tak jak powiedziałem Ci wcześniej, to coś w Tobie i Ciebie jakby przy okazji. Rozumiesz? To coś w Tobie i Ciebie przy okazji. A więc ludzie, którzy nie realizują swoich wizji, oni tak naprawdę nie rozwijają się prawidłowo, a wręcz cofają się. I ludzie mówią, jak mi ciężko, jak mi źle. Ja mówię, może Ty powinieneś co innego robić. Może inną rzecz. Czego Ty pragniesz? Ja nie wiem. Ja mówię, o Boże. Jak ktoś do mnie mówi, ja nie wiem, a długo jest z Bogiem. Rozumiesz? To ja wiem, że to jest demoniczne. Bo jest napisane, wasze tak. Tak? Wasze nie wiem, co innego jest od tego. Że jak on bez przerwy mówi, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, to ja mówię, człowieku, to jest demoniczne. Ty nie wiesz, no nie wiesz, tyle lat nie wiesz. Ja czasami zadaję pytania, powiedz mi tak, mówię, zróbmy coś takiego, co ty lubisz, kartofle czy ryż, co bardziej. No człowiek musi się nauczyć rozumieć w ogóle, czego on chce. No, ja lubię, no, ryż. Super. Przesunęliśmy się kawałeczek do przodu. Wiemy, czego ty chcesz. Kiedy Ty jesteś w swojej wizji, zaczyna Ciebie stymulować. Powiem Wam coś. Ja widzę i kiedy ja usługuję, to namaszczenie usługuje mi. Ono mnie buduje, ono mnie kształtuje, ono mnie napędza. Ja mogę być zmęczony po usługach różnych, tak? Ale ja jestem zawsze zbudowany. Zawsze. Kiedy jesteś w wizji, to jesteś zawsze zbudowany. Ty realizujesz te rzeczy. Ty zawsze jesteś zbudowany, ugruntowany. Ty nie potrzebujesz, rozumiesz? Ty jak pójdziesz do kościoła, ty jak spotkasz się z braćmi, z siostrami, to ty chodzisz cały. Mówią, co ty taki?
jesteś? Co ty tam robiłeś? Mówi, cały tydzień zasuwałem. Ale taki szczęśliwy jesteś, no bo ja zasuwałem na swoim. Na swoim zasuwałem! Ja mogę być zmęczony fizycznie. Rozumiesz? Mi się może chcieć spać, ale jestem zawsze zbudowany. Zawsze zbudowany. Bo wizja, którą realizujesz, powoduje, że w twoim życiu powstaje jeszcze więcej wewnętrznej siły, bo jest napisane, kto ma, temu będzie dodane. Rozumiesz? Ty masz, uświadamiasz sobie, że masz, poruszasz się w tym, co masz, i jeszcze masz dodane. To w ogóle niesprawiedliwe jest po ludzku. Będziesz, że to jest niesprawiedliwe po ludzku? Bo to jest napisane, kto ma, temu będzie dodane. Komuniści mówią, wszystko porówno. Socjalizm mówi równo, wszystkim równo. A Bóg mówi, to nie tak. Kto ma, ten będzie mu dodany. A kto nie ma i to, co mnie ma, że ma, będzie mu odebrane. Będzie pusty jak bęben turecki. Taka jest prawda o ludziach, którzy nie chcą zgodzić się z Bogiem co do wizji swojej. Bo nie ma wierzących ludzi, którzy nie mają wizji. Nie ma takich ludzi. Dlatego to jest bardzo ważne. Pamiętaj, że realizacja wizji będzie usługiwała Tobie. A więc Ty musisz sobie zadać pytanie. Pierwsze takie podstawowe pytanie, że Ty myślisz, czego ja pragnę? Czego ja chcę? Trzeba często wziąć sobie kartkę papieru, wziąć to napisać, nazwać, zobaczyć, spojrzeć. Tego chcę. Nie przejmuj się, że tam zobaczysz dziwne rzeczy, ale Ty musisz wreszcie zobaczyć, czego Ty chcesz. Może tam dziwne rzeczy zobaczysz. Rozumiesz? Może zobaczysz, to będzie dziwne dla Ciebie. Powiesz, nie, no to nie, no, ale właśnie napisz, właśnie nazwij to. Właśnie powiedz, Boże. To fajnie Derek Prince mówi tak, jak on uczy na przykład, jak przyjmować chrzest w Duchu Świętym, jak mówić innymi językami, jak to w ogóle zafunkcjonować szybko w tym, rozumiesz? To mówi tak, przyjmij teraz Ducha Świętego, jeżeli pojawimy się języki, zacznij mówić teraz innymi językami. I ktoś mówi innymi językami i on mówi na przykład, jakie masz myśli. No i pierwsza myśl ludzi, którzy są na świeżo ochrzczeni w Duchu Świętym, zaczynają mówić innymi językami, to jest to, czy to jest spal, czy to jest ciało. Derek Prison fajnie nauczał mnie posłuchać, więc powiedz do Boga tak. Panie, jeśli to jest od Ciebie, to wzmocnij. Jeśli nie od Ciebie, to zabierz. Wiesz, o co chodzi? To bardzo proste. To bardzo prosta rzecz. Jeżeli ty musisz robić, czego Ty pragniesz, jeżeli się pojawia jakaś wątpliwość, to powiedz, Panie, jeżeli to nie jest od Ciebie, jeżeli to jest jakieś zawirowanie duszy mojej, ale fundament, wiesz jaki jest, dusza nie chce robić niczego w Królestwie Bożym. Ale masz jakieś zawirowanie, no powiedz, Panie, jeżeli to nie jest z Ciebie, tak, to ja się wyrzekam tego, ale jeżeli to jest z Ciebie, to wzmocni. Następnego rana tam wstań i zobacz, jak wygląda ta sprawa. Pomyśl o tej rzeczy. Jeżeli ona jest, jeżeli tam jest jakaś siła, tak, to powiedz, Panie, niech będzie wola Twoja. Zgadzam się z tą wizją. Zgadzam się z tym pragnieniem. Ja się z tym zgadzam. A następnie zacznij robić kroki w to coś właśnie. Kroki. Nie mrużonki. Będę się teraz modlił. O to chcesz się modlić. Stoją nad Morzem Czerwonym i Mojżesz się modli. Może robisz tam Egipcjanie, tutaj morze, a Mojżesz się modli. Lud narzeka, a Mojżesz się modli. A Bóg mówi, przestań. Podnieś te laski i rozkaż mowy. Laska jest symbolem władzy. Mówi, rozkaż Mojżesz, przestań się modlić. Przestań. Nie musisz się modlić, jeżeli Ty zobaczyłeś już wizję. Nie musisz się modlić teraz, tylko zobaczyć, w jaki sposób się w to wchodzi. Jeżeli nie wiesz, to Ty zapytaj Pana właśnie. Panie, jak mam wejść? Jaki mam pierwszy krok? Jaki mam zrobić pierwszy krok? To jest Pan. Rozumiesz, jaki mam zrobić pierwszy krok? Co ja mam tam zrobić w tym temacie? Jeżeli potrzebujesz głębszej stymulacji w tym, powiedz, Boże, poślij do mnie Twoich ludzi. Poślij Twoich ludzi. Niech oni, rozumiesz, bo na często jest łatwiej coś przyjąć przez człowieka. Poślij, niech oni potwierdzą mi to. Ale to nie jest takie coś, że się potem bujasz, proszę Ciebie, 5 lat z tym i czekasz, aż ktoś Ci to potwierdzi.
Nieprawda. Gwarantuję Ci, że jeżeli Ty już to rozpoznałeś, jeżeli Ty już się z tym zgodziłeś, to w tym momencie, gdy mówisz, Panie, poślij człowieka jeszcze, to Bóg zaraz Ci pośle człowieka. Zaraz Ci Bóg pośle człowieka. Poczekaj. Zaraz raptem gdzieś coś usłyszysz. Kochani, ja mówię Wam o tych rzeczach, ponieważ Słowo Boże mówi, gdzie nie ma objawienia, tam się lud rozprzęgnie. Krótko powiedziawszy, gdzie nie ma objawienia, gdzie nie ma jakby zrozumienia wizji i wejścia w tą wizję, stania się misjonarzem tej wizji, to się rozprzęga wszystko, jakby się rozchodzi, rozpada się. To są te rzeczy. To, wiecie, można mówić o różnych sprawach, ale to są sprawy, które są naszą codziennością. My musimy od tego zacząć wyjść. Uczeń to jest właśnie człowiek wizji. To jest człowiek wizji. Nie porównuj też swojej wizji do czyjejś wizji. Nie mów, jego jest taka wielka, moja taka mała. W Królestwie Bożym się nie mieszczę w ten sposób. Nie ma, rozumiesz, o co chodzi? Twoje to twoje. Jeżeli Bóg włożył w tobie na przykład pragnienie pracy z dziećmi, rozumiesz? Pracy z dziećmi. I Ty masz ciężar o to, to Ty to zaczniesz robić. Ty nie przyglądaj się, że ktoś ma jakąś wizję budowania kościoła, jakiś tam. Nie jest Twój biznes. Twój biznes to są dzieci. Rozumiesz? To jest Twój biznes. Bóg chce, żebyś robił kolonie chrześcijańskie. To rób kolonie chrześcijańskie. Bo on tam będzie z Tobą, w tym temacie. Wiesz, o co chodzi? A będziesz zaczniesz budować kościół, to nie będzie tam Boga z Tobą. Ty będziesz budował ten kościół sam. Jak to ciężko samemu kościół budować. Masakra jest. Amen. Ja nie chcę w życiu robić niczego sam. Jestem uzależniony od Jezusa. Uzależniony jestem od Niego. Jak ja widzę ludzi czasami, którzy nie robią rzeczy, których pragną. Zobaczcie, to idzie jak po grudzie. Ogromna ilość pastorów to się strasznie męczy w życiu. Męczą się człowieku. Strasznie się męczy. Bo on w ogóle nigdy nie powinien być pastorem. Rozumiesz? Może on ewangelistą powinien być. Ewangelistą na przykład. Albo prorokiem. Zobaczcie, wiecie, kościoły w Polsce to jest w ogóle niesamowita historia. To jest mega historia kościół w Polsce. To jest coś takiego, że taki jaki koloryt jest przywództwa, taki ten kościół. To jest to, człowieku, to jest klonowanie. Klonowanie. Jak jest kościół, gdzie pastor w ogóle jest prorokiem, rozumiesz? To pastor myśli, że to jest coś takiego, że teraz wszyscy tutaj się muszą poruszać w perspektywie proroczej. Czyli tam się wszyscy poruszają w perspektywie proroczej. Ja na przykład przyjeżdżam do takiego kościoła, patrzę, oni tak chodzą. O Boże, kochanie. Rozmawiamy z kimś i ktoś z nami rozmawia o jakichś sprawach tak zwanych przyziemnych. Powiem Wam sprawę, jak pamiętają. Ktoś chodzi w perspektywie proroczej i mówi, Pan mnie powołał, że była prorokinią. Dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Potem rozmawia się z tą prorokinią i ta prorokinia mówi tak. Myśmy kiedyś taka rozmawia zagadka. Myśmy powiedziała, bo z mężem mam takie problemy. Wiesz, ale problemy jakie? Jesteś tam 20-30 lat w małżeństwie, co ja ci mówię. Tak mówię. No takie tam mamy problemy, nie możemy się porozumieć. A ile już tam nie śpicie ze sobą 3 lata? Co ja mam zrobić? Ja tam mówię, ale nie wiem, co mam zrobić. Stringi, sekundy, nie. Ja, ty możesz do mnie! Ona wiesz. Trzeba też duchowego. Te stringi nie są duchowe. Ale do tego małżeństwa nie jest potrzebny duch proroczy. Tylko stringi. I to się nazywa prowadzenie Boga. Bo w ruchu proroczym, możesz poruszać się w duchu proroczym, jak to 3 lata i prorokować do męża. Teraz ja ci powiem, jak będzie wyglądało, jak będziesz prorokowała do niego. A mówisz, o co chodzi?
Cię. A on będzie Cię coraz bardziej nie lubił z dnia na dzień. A tylko dlatego, że z Tobą nie rozwiedzie, proszę Ciebie, bo nie ma takiego zwyczaju w Kościele. I będzie chodził po ulicach i będzie się za innymi kobietami oglądał i będzie budował z tego każdego dnia. Rozumiesz mnie? To tak jest na ruch proroczy. Po prostu. Pokojnie teraz. My mamy kościół proroczy. Nie ma mówię kościołów proroczy. Są normalne kościoły. Normalne kościoły. Nie ma kościołów Ewangelii. O, nasz kościół jest misyjny. Wszyscy na ulicach jesteśmy. Ja mówię, uspokój się. Ja idę na ulicę, kto chce jedzie ze mną. Ja nikogo nie ciągnę na ulicę. Kto pasuje, to idzie. Nie pasuje, to nie idzie. Ja i tak pójdę sam. Rozumiesz? I tak to zrobię sam. Pójdziesz ze mną, chwała Bogu. Pójdziesz, chwała Bogu. Tam to zrobię. Nie będę Cię ciągnął. Nauczę Cię tego. Pokażę Ci, dam Ci dobry przykład. Wskażę Ci kierunek, tak? Ale na pewno nie zrobię z Ciebie ewangelisty, bo to nie jest moja, to nie jest mój biznes. Rozumiesz? To nie moja działka. Ty masz pragnienia. Ty masz pragnienia. W Kościele powinno być wszystko. Ruch ewangelizacyjny, ruch proroczy, finanse, rozumiesz? Wszystko powinno być. Kierunek apostolski, wszystko, ludzie, którzy zajmują się dziećmi, wszystko powinno być. Każdy powinien mieć swoją, realizować swoją wizję. Ten kościół, tak funkcjonuje kościół, rozumiesz? Ktoś mówi, nasz kościół jest kościołem przebudzeniowym. Ja mówię, nie ma kościołów przebudzeniowych. Panie Józefie, właśnie nie mam. Nie mam. Tak jak służby różnych nie ma. Nie ma służby uzdrawiania, nie ma służby uwalniania, to ludzie powinni być dalej. Ludzie, co chodzi, powiedzicie, nie ma. To są wymysły. Po prostu. Te rzeczy muszą być zintegrowane. To musi być norma w Kościele. Uzdrawianie, uwalnianie. Rozumiesz? Nauka, poselstwo, wszystko, to musi być, to tak musi funkcjonować. W ten sposób się mówi, to wszystko musi działać. Ale do tego jest potrzebna mądrość, a ta mądrość mówi tak, realizuj swoją wizję, tak? Realizuj swoją wizję i gwarantuję Ci, jak będziesz realizował swoją wizję, Bóg Cię połączy z ludźmi, dla których Ty będziesz częścią ich życia, a oni będą częścią Twojego życia. Będziesz coraz lepiej widział, gdzie Ty się kończysz, a oni się zaczynają. Ja wiem, gdzie się kończę, gdzie zaczynają moi przyjaciele. Rozumiesz? Ja wiem, gdzie ja się kończę. Ja się kończę w różnych tematach. I powiem Ci lepszym. Ja się wcale nie spinam, że się nie kończy. Bo tylko Jezus jest ten, który się nie zaczyna i nie kończy. To jest alfa i omega, początek i koniec wszystkiego. I tak, mój duch się nie kończy, ale moja dusza gdzieś się kończy. I nie zamierzam się napinać, nie zamierzam się napinać, tylko że ja nie chcę dostać zawału serca. Ja chcę żyć na tej ziemi jeszcze długo i szczęśliwie. Żeby szerzyć królestwo, rozumiesz? I żeby być światłem dla innych ludzi. Taką deskę dostałem, jak mnie ochrzcili. Mam w domu, wisi taka deska. Uczyniłem Cię światłością dla Boga. Chcę być światłością dla Boga. A żeby być światłością dla Boga, to się nie mogę wychodzić na zawał serca. Rozumiesz? Żeby realizować swoje ambicje różne. Duszę. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli to. Nasza wizja to nasza perła. Nasza perła. I to jest Twoje. Proszę Cię, nie daj się nikomu wybić z tego. Nie daj się też wkręcić w jakieś tryby. Rozumiesz? I to nie znaczy, że Ty nie masz być w Kościele i Ty nie masz funkcjonować w Kościele, bo to jest nieprawda. To nie znaczy, że Ty masz się zbuntować przeciwko pastorowi, przeciwko rzeczom, które tam są. Chyba, że tam naprawdę są odpały, no to pożegnaj o ziemle. Proszę Cię, pomóż się po samą ziemię i wyjdź. Ale jeżeli jest dobrze, jest w porządku, rozumiem, to bądź i żyj. Bądź i żyj. Jeżeli Bóg Cię powołuje, żebyś zakładał swoje rzeczy, to idź do pastora, powiedz, słuchaj, Bóg Cię powołuje, żebyś zakładał swoje rzeczy. Pomóż mi w tym, tak? Chcę, żebyś mi pomógł. Od tego jesteś pastorem, żebyś mi pomógł w tym. Poszerzamy się, rozszerzamy się, tak? W innym wypadku będzie tak, że jesteś w swoim kościele i Ty realizujesz swoją wizję i od wewnątrz wzmacniasz ten kościół. Bo kościół, który nie blokuje ludzi, którzy są w środku, rozumiesz, o co chodzi? To taka wizja jest dla nich skarbem. Ja uwielbiam ludzi, którzy przychodzą i mówią, ja wiem, czego chcę, halleluja! To ja się super czuję.
Najgorzej, jak ktoś przychodzi, patrzy na mnie jak sroka w gnat, rozumiesz? I myśli, że ja mu teraz kierunek do życia dam. Jaki ja mu dam kierunek do życia? Ja bym mógł mu dać, tylko go zmanipuluję. Rozumiesz? Bo jak ja tylko zrobię przeciwwagę na moją duszę przyłożę, to zaraz go wprzęgnę w moje życie. Ja tak robiłem w świecie. Rozumiesz, ja musiałem ogromną walkę stoczyć z duchem.